Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Cię kolejnego dnia Adwentu. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy Maryi. Mamy dzisiaj uroczystość pokolonego poczęcia Matki Bożej. I posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje mi, że ja nie muszę wszystkiego rozumieć, co się w moim życiu dzieje. Nie zawsze muszę rozumieć to, co rozeznaję jako głos Boży w sobie. Maryja jest nauczycielką życia duchowego, dlatego że mówi: chcę mówić Bogu amen. Nawet jeżeli nie rozumiem, nawet jeśli nie potrafię pewnej tajemnicy zgłębić, pojąć. Maryja uczy nas dzisiaj tej modlitwy, która jest najkrótsza, bo czteroliterowa. Amen. Niech będzie, Panie Boże, po Twojemu. Amen. To nie jest kropka na zakończenie modlitwy, ale to jest słowo, które otwiera Bogu drzwi do naszego życia. Pomódlmy się. Ojcze Niebieski, wiele razy nie rozumiem tego, co się dzieje w moim życiu. Wiele razy się buntuję, wiele razy krzyczę, jest we mnie dużo złości, niezgody. Spraw, żebym w tej sytuacji, w której jestem, zobaczył, że jesteś przy mnie, że czuwasz, że walczysz, że robisz wszystko, żeby mi pomóc. Wlej w moje serce zaufanie i zgodę na to, by było po Twojemu. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na dzisiaj. Porozmawiaj dzisiaj z kimś, kogo uważasz za dobrego słuchacza. Za kogoś, kto posiadał tę umiejętność. Możesz z tego odnieść bardzo dużą korzyść. Możesz zrozumieć, na czym polega sztuka dobrego słuchania.